Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam Wam pokazać junk journal, który wykonałam w prezencie dla Renatki. Jest on taki dosyć gruby, pokaźny i bardzo podobny do tego, który robiłam dla siebie w tej serii junk journal od A do Z. Możecie go znaleźć. Już dosyć długo nosiłam się z tą myślą, żeby dla Renatki zrobić taki journal, a kiedy zrobiłam ten swój, to pomyślałam, że właśnie taki chciałabym wysłać też jej. I ja Wam pokażę, to był ten mój, który robiłam. O, takie dwa bliźniaczki. Ale mi się podobają, obydwa, słuchajcie, są mega. I ten jest mój. Już tylko zaczęłam wypełniać. To też możecie zobaczyć na moim kanale. A taki zrobiłam dla Reni. Okładka jest obłożona płótnem, które kiedyś było białe. Potuszowałam je distressem. Strony są przeszyte i też potuszowane, zamykane na taką wstążeczkę. Wszystko jest tutaj tak jakby stare, vintage, niedbałe, takie, przynajmniej takie sprawiać ma wrażenie. Zawiązywano na wstążeczkę, która też była biała, ale ją pobrudziłam distressem. Tak wygląda tył. I grzbiet. Na grzbiecie mam właśnie to trzymadełko. Tutaj jeszcze dodałam taki napis: użyj swoich skrzydeł, bo po prostu mi tutaj fajnie pasował. Pomyślałam, że coś takiego innego. Zbindowany ma 4 te sygnatury. I tutaj jest ta zawieszka. Starałam się zrobić dokładnie taką jak u siebie. Trochę inna mi wyszła, no bo wiadomo, inne rzeczy miałam, ale dałam chwosta, dałam takie perełeczki, te kuleczki. Serducho, tutaj taką filiżaneczkę, buteleczkę z mikrokulkami w środku, żeby się przesypywały, kluczyk i to wygląda w ten sposób. I pokażę Wam tak pokrótce w środku. On nie jest w środku z żadnymi przeszyciami, dodatkami, kartami, nic z tych rzeczy, dlatego że ten journal powstał z taką myślą, żeby go jakby rozbudowywać samodzielnie, czyli dodawać właśnie jakieś tagi, jakieś karty. Najprawdopodobniej jeszcze dorzucę tutaj coś, ale nie wiem, czy się wyrobię w czasie, zobaczymy. W każdym razie tak, tu mamy tą stronę i po kolei strony, tu jest taka otwierana. Używałam papieru kawowego, papieru barwnego awokado, skrawków papieru, zeszytów, kratę, wydruków, papier w nutki, woreczki. I tak pokrótce Wam szybciutko pokażę. Stare książki. Tutaj też woreczek. Te są piękne. I też właśnie chciałam, żeby był taki, wiecie, kwiatowy, fajny. Nie wiem, mam nadzieję, że się Renatce spodoba. To będzie niespodzianka. Znaczy podejrzewam, że w momencie, kiedy będziecie to oglądać, to już Renia to będzie miała w swoich rękach. To też otwieramy. Ale mam nadzieję, że jej się spodoba. I że jakieś fajne wspomnienia. Trochę koszmarnie ta lalka. Teraz jak tak na nią patrzę. Lalka na spacerze. No okej, trudno. Zawsze można zakleić. To jest taka kieszonka. Tak, na szybko Wam pokażę, bo no bo nie ma tutaj jakoś nie wiadomo czego. Po prostu papiery może jakich użyłam. Ja bardzo lubię tą stronę. To jest taka, aha, rozkładówka. Mówię, aha, chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Tą stronę lubię dlatego, że jest super. I u siebie w żurnale też to zrobiłam, żeby tutaj po prostu podpisywać na przykład albo jakieś cytaty, albo jakieś plany, jakieś marzenia. Takie super. A jeśli o to chodzi, to zostawiam dłuższe, bo jeżeli Renatka będzie miała ochotę, można sobie coś tutaj na końcu zawiązać i będzie ten dadełko. No, one są powtarzalne, bo bo to są po prostu same strony, ale
ale uważam, że wyszło fajnie. Ja lubię takie grubaski, więc... mnie się podoba. W ogóle słyszycie, jak to fajnie szeleści. Oj, piękne to jest. Lubię taki dźwięk szeleszczący. Fajne są te żurnale, po to, ja już tu nieraz mówiłam, ale powtórzę, że można nawet jakieś takie mniejsze, dużo mniejsze skrawki papierów, albo jakieś papiery, które nam, że tak powiem, nie leżą, do innych projektów wykorzystać. Choć tutaj akurat do tego żurnala dobierałam, tak jak do mojego, tego poprzedniego, dobierałam tak, żeby wszystko w miarę do siebie pasowało, więc to nie było jakaś przypadkowa zbieranina. I tak się prezentuję. Mam nadzieję, że się Renatce spodoba. Ciekawa jestem Waszych opinii. Piszcie, co o nim sądzicie. I czy Wam się takie projekty podobają? Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Pa, pa!